Otwórzmy Słowo Boże z 8 rozdziału przypowieści Salomona. Miałem okazję w czasie przerwy rozmawiać z jednym z braci o tym, że Bóg już przed założeniem świata wybrał wierzących, tych, którzy są mu znani z przedwiecznej wieczności. I jak się patrzy wstecz na życiorysy ludzi, to widzi się Bożą rękę u osób, które znamy jako nawrócone i uratowane z ludzkiej perspektywy w cudowny, nadprzyrodzony sposób, gdzie ludzkie plany były takie, żeby nić życia przerwać przed uwierzeniem danej osoby, a mimo to Bóg tak zrządził drogami, że to się nie stało. I doszło do faktycznego powierzenia swoich dróg Bogu. I dlatego ten 8 rozdział też właśnie o tym mówi i go, myślę, że przeczytamy. Słuchaj, mądrość tak woła. Rozum tak się odzywa. Na szczytach wzgórz, przy drodze, na rozstaju dróg usadowiła się. Obok bram, u wylotu miasta, u wejścia do przedsionków, głośno woła. Na was, mężowie, wołam. Mój głos zwraca się do synów ludzkich. Uczcie się roztropności, prostaczkowie, a wy, głupcy, nabierzcie rozumu. Słuchajcie, bo o rzeczach szlachetnych mówię, a prawe jest to, co wypowiadają moje wargi. Tak, moje usta mówią prawdę, a niegodziwość jest ohydą dla moich warg. Sprawiedliwe są wszystkie słowa moich ust. Nie ma w nich nic krętego i przewrotnego. Wszystkie są proste dla rozumnego i prawe dla tych, którzy zdobyli wiedzę. Przyjmijcie moją przestrogę, raczej niż srebro, i poznanie, raczej niż wyborne złoto. Mądrość bowiem jest cenniejsza niż korale, i żadne klejnoty jej nie dorównają. Ja, mądrość, mieszkam z roztropnością. Umiem udzielić dobrej rady. Bać się Pana znaczy nienawidzić zła. Nienawidzę buty i pychy, złych postępków oraz przewrotnej mowy. U mnie jest rada i zdrowy rozsądek. Mam rozum, mam także moc. Dzięki mnie królują królowie i władcy wydają sprawiedliwe prawa. Dzięki mnie rządzą książęta i dostojnicy sądzą sprawiedliwie. Miłuję tych, którzy mnie miłują, a którzy mnie gorliwie szukają, znajdują mnie. U mnie jest bogactwo i sława, trwałe dobra i powodzenie. Mój plon jest lepszy niż złoto, złoto wyborne, a moje wyniki lepsze niż doborowe srebro. Chodzę ścieżką sprawiedliwości, drogami prawa, darząc bogactwem tych, którzy mnie miłują i napełniając ich skarbce. Pan miał mnie na początku drogi swojej, przed swoimi dziełami, przed wszystkimi czasy. Jestem jawna od wieczności, od początku, zanim ziemia była, gdy jeszcze nie było głębin, już byłam.
gdy jeszcze nie było źródeł obfitujących wody, zanim góry były założone i powstały wzgórza, już byłam. Gdy jeszcze nie uczynił ziemi i pól i pierwszych brył gleby, gdy budował niebiosa, byłam tam, gdy odmierzał krąg nad powierzchnią toni, gdy w górze utwierdzał obłoki i wyprowadzał z toni potężne źródła, gdy morzu wyznaczał granice, aby wody nie przekraczały jego rozkazu, gdy kładł podwaliny ziemi. Ja byłam u jego boku mistrzynią. Byłam jego rozkoszą dzień w dzień, igrając przed nim przez cały czas, igrając na okręgu jego ziemi, rozkoszując się synami ludzkimi. Otóż teraz słuchajcie mnie, synowie, błogosławieni ci, którzy się trzymają moich dróg. Słuchajcie przestrogi, abyście byli mądrzy, a nie odrzucajcie jej. Błogosławiony człowiek, który mnie słucha, czuwając dzień w dzień u moich drzwi, strzegąc progów moich bram. Bo kto mnie znalazł, znalazł życie i zyskał łaskę u Pana. Lecz kto mnie pomija, zadaje gwałt własnej duszy. Wszyscy, którzy mnie nienawidzą, miłują śmierć. Oczywiście z Nowego Testamentu wiemy, że Pan Jezus Chrystus stał się dla nas mądrością od Boga. I jeśli też weźmiemy pod uwagę to, że ten rozdział mówi o mądrości w sposób taki, że to właśnie Pan Jezus Chrystus jest mądrością, to ten rozdział będzie bliższy naszemu sercu, gdyż on opowiada nam o Panu Jezusie Chrystusie. Oczywiście, jeśli patrzymy czasowo na nasz proces ludzki, to w Jana mamy powiedziane, że Jezus jest Słowem. Ale przed Słowem jest mądrość. I Pan Jezus również jest mądrością. Jeżeli to Słowo ma mieć sens, to za tym Słowem stoi mądrość. I właśnie Pan Jezus jest przedstawiony też jako ten, który jest po prostu początkiem i początkiem przed początkiem. On jest alfą i on jest omegą. On jest pierwszy i on jest ostatni. On jest Jahwech objawionym w ciele. Gdy przyszedł czas, gdy przyszedł moment, to zesłał Bóg Syna swego i on się wcielił i stał się człowiekiem identycznym jak my, z wyjątkiem grzechu. Złożył za nas zastępczą, doskonałą ofiarę na krzyżu Golgoty i jemu został przypisany cały grzech, a nam, którzy uwierzyliśmy jemu, została przypisana cała jego sprawiedliwość. I słuchaj, mądrość tak woła, rozum tak się odzywa. Czyli widzimy, że celem mądrości jest to, żeby ludziom przekazać. Ludziom przekazać to, co tu jest określone jako właśnie to, co jest cenniejsze niż złoto i srebro. Bo złoto i srebro jest obrazem na te rzeczy, które są cenne tylko chwilowo. Tylko tu na ziemi one mają wartość. W wieczności nie będą miały żadnej wartości. Na szczytach wzgórz, to jest bardzo ważne, na szczytach wzgórz przy drodze na rozstaju dróg. Czyli w tych miejscach, z których dobrze widać, dobrze słychać i tam, gdzie są punkty decyzyjne, rozstaje dróg. Pan Jezus chce być z każdym z nas. Gdy jest, rozstaje dróg, Pan Jezus już tam jest. I On chce ci doradzić, w
którą drogę z tych wzrostaj wybrać. Wybierz tą, którą On ci wskazuje. Dobrze zrobisz. Każda inna jest drogą niewłaściwą. Tylko ta, którą Pan Jezus wskazuje, jest dobrą drogą. I ileż my mamy takich rozstaji dróg w naszym życiu? Tych rozstaji dróg jest tak wiele, że można powiedzieć, że takich rozstaji dróg dziennie mamy kilka, kilkanaście, a może nawet więcej. I obok bram, u wylotu miasta, u wejścia do przedsionków, głośno wołam. Na kogo Pan Jezus woła? Na kogo woła mądrość? Na nas, na ludzi woła. Jego głos się zwraca do synów ludzkich, do ludzi. Nie masz żadnej wątpliwości, że Panu Jezusowi zależy na tym, żeby każdy znał Jego głos. On miłuje ludzi, co czytamy, że jeszcze zanim powstał świat w przedwiecznej wieczności, On już się radował synami ludzkimi. On już wtedy był w nas zakochany. Na was, mężowie, wołam. I Jego życzeniem jest, żebyśmy się uczyli roztropności. Uczcie się roztropności, prostaczkowie, a wy, głupcy, nabierzcie rozumu. Słowo głupiec jest użyte na przykład w kontekście lekceważenia tego, jak wielka jest Ewangelia. W liście do Galacjan Paweł, apostoł, zwraca się do Galacjan: o bezrozumni Galacjanie, o głupi Galacjanie, w innym przekładzie. O co tam poszło? Oni myśleli, że coś z własnych wysiłków są w stanie zaoferować Bogu. Chcieli oprócz łaski tą łaskę uszlachetnić swoimi wysiłkami. Byli już zbawieni, wiedzieli, że mają zbawienie z łaski, i myśleli, że Bóg oczekuje od nich poddania się pod stary zakon, Stary Testament, te wymagania żydowskie. Niektórzy nawet rozważali, a być może nawet wykonali obrzezanie. Głupota. Wszystko mamy z łaski Bożej. Niezależnie od uczynków grzesznika, wszystko jest oparte tylko i wyłącznie na pracy, na dziele Pana Jezusa Chrystusa. Gdy próbujemy cokolwiek do tego dołożyć, to jesteśmy strasznie głupi. To jest po prostu beznadziejna głupota. Niech każdy z nas rewiduje swoje serce, ilekroć próbuje złożyć Bogu ofiarę z obcego ognia. To jest cudzy ogień, bo ten ogień, który my mamy składać w ofierze Bogu, jest ogniem od Niego. A jeśli my dokładamy do tego ognia swój własny ogień, to się nie może dobrze skończyć. To jest głupie. I bardzo często nasze właśnie kroki, gdy zaczynamy swoją mądrością ludzką się posługiwać, zapominając, że mądrość mamy tylko od Boga, to się kończy źle. Słuchajcie, bo o rzeczach szlachetnych mówię. To jest właśnie to. Mamy patrzeć na to, co miłe, co szlachetne, co godne pochwały. Filipian, 4 rozdział. Tu jest wyraźnie napisane, 4 rozdział, 5 werset. Może już 4. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Łagodność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach, z dziękowaniem, powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa każdy rozum, pilnować będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne,
co jest cnotą i godne pochwały. To jest coś, co ciągle dajemy sobie ukraść. Ciągle sami bierzemy udział w tym, że wpuszczamy złodzieja do naszych myśli. Wpuszczamy fałszywe wiadomości, wpuszczamy brudne wiadomości, wpuszczamy niesprawiedliwe wiadomości, wpuszczamy niemiłe wiadomości, wpuszczamy troski, a przecież jest tu zakazane, nie troszcie się o nic. Jeśli coś spędza nasz pokój z naszych serc, pomódlmy się o to. Jeśli się o coś pomodliliśmy, to już się o to nie troszczmy. To jest po prostu już Boża rzecz. Jemu możemy w pełni zaufać. I tu jest wyraźnie powiedziane, że słuchajcie, bo o rzeczach szlachetnych mówię. Szlachetnych. A prawe jest to, co wypowiadają moje wargi. Gdy pamiętamy na 10 rozdział Ewangelii Jana, owce moje głosu mojego słuchają, a nie idą za głosem obcych. To jest jedna z cech Pana Jezusa. Pan Jezus mówi o rzeczach szlachetnych i prawych. Szlachetnych i prawych. A ci, którzy nie są tymi, którzy głoszą Jego głos, mówią o rzeczach nieszlachetnych i nieprawych. Tak, moje usta mówią prawdę, a niegodziwość jest ohydą dla moich warg. Jest to bardzo głupie, gdy dajemy posłuch rzeczom nieprawdziwym i rzeczom niegodziwym. To jest przebijanie się różnymi boleściami, jak mówi Paweł do Tymoteusza. Wtedy sami siebie nakłuwamy różnymi problemami. Sami się kaleczymy. Człowiek okrutny kaleczy własne ciało. Wtedy się tak zachowujemy, jak taki szaleniec. Mamy dobre i najlepsze wzorce ze Słowa Bożego, Pana Jezusa Chrystusa. I nie powinniśmy dać się okłamać głosom obcych. Sprawiedliwe są wszystkie słowa moich ust. Wszystkie. Wszystkie słowa moich ust są sprawiedliwe. Nie ma w nich nic krętego i przewrotnego. Gdy jakąś myśl ktoś próbuje nam przemycić, to pamiętajmy, że pierwszy fałsz jest ostatnim sygnałem alarmowym. Mam zasadę, że jeżeli czytam jakiekolwiek materiały, to zawsze czytam do pierwszego kłamstwa. Nie znam się na wszystkim. I jeżeli w czym się znam, przyłapuję autora na kłamstwie, całość jest do śmietnika. I nigdy, przenigdy nie wolno już nic tego autora czytać. To jest strata czasu. Wykupujcie czas, bo dni są złe. Wszystkiego doświadczajcie, tego co dobre się trzymajcie. Rzeczy dobre nie mają ani miligrama rzeczy fałszywej w sobie. Trutka na szczury jest zbudowana tak, że w 99% są to dobre rzeczy. Tylko 1 lub mniej niż 1% to jest toksyna, która zresztą działa z opóźnieniem. Więc jeżeli będziemy zachwycali się 99% dobrych rzeczy w trutce na szczury, to nie zauważymy, kiedy zjemy tą toksynę. Jeśli zauważymy jakąkolwiek toksynę, jest to informacja, że całość idzie do śmietnika. Jest z piekła rodem. Nie jest to prawda. Słowo Boże zawsze jest w 100% prawdziwe, bez przymieszek. Wszystkie są proste. Tak mówi werset 9. Wszystkie są proste. Tam nie ma nic krętego. 8 werset. Nic przewrotnego. Nic takiego, co trzeba by było jakoś dodatkowo wyjaśniać. Słowo Boże mówi, że droga Pańska jest prosta, nawet głupi na niej nie zbłądzi. I prawe dla tych, którzy zdobyli wiedzę. My wiemy, że
gdy uwierzyliśmy Panu Jezusowi, mamy życie wieczne. Tak mówi Słowo Boże, że te rzeczy są napisane, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne, skoro wierzycie w Syna Bożego. Więc jesteśmy tymi, którzy znają wiedzę, mają wiedzę, zdobyli wiedzę. Mamy tego, który jest mądrością. Tego, ponad którego nie ma nic. On jest tym jedynym. Przyjmijcie moją przestrogę raczej niż srebro i poznanie raczej niż wyborne złoto. Bardzo często jest tak, że pozwalamy sobie na pewne luzowanie tych reguł, gdy chodzi o szukanie ziemskiego zysku. I to jest bolączka każdego z nas. Każdy z nas bardzo łatwo popada w tego typu zabłądzenie. Pracodawca coś powie. Coś, co jest niewłaściwe. I zamiast się od tego wykonania powstrzymać, to czasami idziemy w tym kierunku. Klient coś zażąda. I nie do końca jest to właściwe. I to srebro, to złoto zagmatwuje nasze poznanie. I niestety wtedy tracimy tego, który jest cenniejszy niż wszystko. Bo 11 werset mówi, że jest cenniejszy niż korale. I żadne klejnoty jej nie dorównają. Żadne klejnoty, żadne skarby tego świata. I zostaliśmy wykupieni nie srebrem lub złotem, lecz drogocenną krwią Pana Jezusa, baranka przejrzanego przed założeniem świata. Zanim jeszcze cokolwiek było, to już było to postanowione, że w określonym czasie zostanie złożony baranek doskonały za grzesznego człowieka. Ja mądrość mieszkam z roztropnością. I tu jest bardzo ważna rzecz. Umiem udzielić dobrej rady. Jakże często ci, do których się zwracamy po radę, nie wiedzą. Nie mają tych umiejętności, żeby nam dobrze doradzić. Jest to niestety bardzo powszechne, że w ludzkich relacjach, na różnych stanowiskach są osoby, które nie powinny się tam znaleźć, ale znalazły się tam, bo nie było nikogo lepszego. I wykonują tą pracę, choć nie powinni tam nawet być w charakterze jakimkolwiek się kręcić, a są na stanowisku, gdzie są ekspertami. Nie tak jest z Panem Jezusem. On umie i chce udzielić dobrej rady. To też jest pobudka do nas. Jeśli mamy jakiś obowiązek na ziemi, to śladem Pana Jezusa bądźmy tymi, którzy umieją się wywiązać z tych zobowiązań, które na siebie włożyli. Nie bierzmy na siebie rzeczy, które nie jesteśmy w stanie unieść. Bo to jest po prostu wtedy branie udziału w tym ogólnym rozgardiaszu. Umiem udzielić dobrej rady. Nigdy nie będziemy tak doskonali w radzie jak Pan, ale ścigajmy tego dobrego wzorca. Bać się Pana znaczy nienawidzić zła. Nienawidzić zła. Bardzo ciekawa rzecz, bo nam się mówi często w popularnych przekazach, że powinniśmy miłować i tolerować różnego rodzaju odchyły od tego, co jest zgodne ze Słowem Bożym, że każdy ma prawo do różnego rodzaju własnych wyborów. To nie jest tak.
On nie ma do tego prawa, ale ma do tego swobodę. Bóg udzielił mu zdolność wyboru, ale to nie znaczy, że każdy jego wybór jest akceptowalny. I jeżeli nas zapyta o naszą opinię, jesteśmy obowiązani poinformować go o tym, co mówi Słowo Boże, i nie owijać w bawełnę. Jest to bardzo ważne. My jesteśmy światłością. Nie mamy być chowani pod korcem. Nie mamy być chowani pod łóżkiem. Mamy być na wzgórzu. Mamy być w widocznym miejscu. Bać się Pana znaczy nienawidzić zła. Gniewajcie się, nie grzeszcie, mówi w innym miejscu Pismo Święte. Niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem. Tak jak nie zachodziło słońce przez dodatkowy, nieomal cały dzień, gdy trzeba było wytępić wrogów Pana. Mamy nienawidzić zła. I nienawidzę buty i pychy. Czyli cechą miłości, mądrości i łagodności, którą jest Pan Jezus Chrystus, jest to, że On nienawidzi buty i pychy. Złych postępków też nienawidzi i nienawidzi przewrotnej mowy. To są rzeczy, które Pan nienawidzi. I każdy, kto się boi Pana, nienawidzi zła. Nie toleruje zła. Nie tylko nie toleruje, ale wręcz tego zła nienawidzi i gniewa się na nie. U mnie jest rada i zdrowy rozsądek. Mam rozum i tu jest bardzo ważna cecha. Mam także moc. Właśnie o to chodzi, że czasem nawet faktycznie wiemy, co jest potrzebne. Wiemy, jak to zrobić. Wiemy, co jest właściwe i brakuje nam mocy do wykonania tego. Ale jeżeli będziemy blisko Pana, to choć moc mamy wtedy niewielką, to przecież to Pan ma moc. On ma moc, żeby to wdrożyć w życie. Dlatego musimy do Niego przyjść i od Niego tę moc uzyskać. Jego jest moc. I bardzo ciekawa rzecz. Ci, którzy nam wiele rzeczy poprzestawiali w życiu przez ostatni rok, są w 15 wersecie jako ci, którzy tylko i wyłącznie dzięki łasce Bożej są u sterów władz. Dzięki mnie królują królowie i władcy wydają sprawiedliwe prawa. Tu jest nie przypadkiem liczba mnoga. Królowie. Przecież król w każdym kraju był jeden. Tu jest liczba mnoga. Władcy. Dlaczego tak jest? Dlatego, że my jako wierzący nie mamy się modlić jedynie o władzę swojego kraju. My mamy się modlić o władzę w ogóle wszystkich krajów. Przecież jeżeli będziemy mieli najpiękniejszych, najmądrzejszych rządzących w Polsce i jakiegoś szaleńca po którejś z naszych granic, to przecież jego szaleństwo też na nas wpłynie i nasi mocni władcy nic tu nie pomogą. Dlatego módlmy się o wszystkie władze na ziemi. Oni królują dzięki Panu Jezusowi. To On udzielił im tego pozwolenia na to, żeby zajmowali tego typu stanowiska i dzięki Niemu królują królowie i władcy wydają sprawiedliwe prawa. Niestety, jeżeli oni się odetną od tego źródła, co jest bardzo popularne, to te prawa nie będą sprawiedliwe i to królowanie będzie wyglądało bardziej jak chaos. Będzie to zupełnie niewłaściwie realizowane. I dla nas jest to tym bardziej wielka klęska.
bo my jesteśmy mimo wszystko obowiązani tym władzom posłuszeństwo. Rzymian 12 mówi, że mamy składać swoje ciała jako żywe ofiary. I rozwijając ten temat, apostoł Paweł w 13 rozdziale mówi, że mamy być poddani władzom zwierzchnim. Oczywiście przede wszystkim Bogu, bo On jest główną władzą zwierzchnią. Ale również tu na ziemi On ustanowił konkretne osoby, które są na różnych kluczowych, decyzyjnych stanowiskach. I nawet jeżeli jest to dla nas brzemię, to jest to też temat do modlitwy. Bo mamy o nich wołać, abyśmy spokojne życie wiedli, mogli pracować własnymi rękami, żeby nasza uczciwa praca starczyła na chleb, abyśmy mając wszystkiego pod dostatkiem, mogli łożyć na wszelką dobrą sprawę z tego nadmiaru, który Pan nam pobłogosławi, żebyśmy mogli wypracować. To jest bardzo ważne, żebyśmy to rozumieli. Dzięki mnie rządzą książęta i dostojnicy sądzą sprawiedliwie. Miłuję tych, którzy mnie miłują, a którzy mnie gorliwie szukają, znajdują mnie. Czy miłujesz Pana Jezusa? Jeśli tak, jeśli miłujesz Pana Jezusa, to On cię miłuje. Jeśli Go szukasz w każdym kroku swojego życia, czy szukasz Pana Jezusa w każdym kroku swojego życia? Jeśli szukasz Go w każdym kroku swojego życia, znajdziesz Go tam. On tam już dawno jest, bo od tego się zaczął ten rozdział. On już tam na ciebie czeka. On chce być z tobą na każdym kroku, w każdej sekundzie, w każdej chwili. Nie jest to tak odległe. On jest bardzo blisko i tylko czeka. Nawet była kiedyś taka piosenka, trochę rockowa, ale chrześcijańska, że Jezus Chrystus stoi z boku zaledwie kilka kroków. A bohater tej piosenki szukał wszędzie indziej różnych pociech, a Jezus Chrystus stoi z boku zaledwie kilka kroków i chętnie udzieli tej swojej całej mocy bogactwa, żeby mądrością swoją wesprzeć człowieka, żeby nie błądził, żeby znalazł Jezusa, żeby miłował Go. U mnie jest bogactwo i sława i bardzo ciekawe, trwałe dobra i powodzenie. Trwałe dobra, czyli na pewno nie chodzi o dobra ziemskie, bo o nich jest powiedziane, że to wszystko ma ulec zagładzie, tak napisał apostoł Piotr, i że całość spłonie, wszystkie dzieła na ziemi spłoną. Więc trwałe dobra to są te dobra, które przez to przejdą. Będą dłużej. I najważniejszy, najpilniejszy to jest oczywiście dar życia wiecznego. Kto ma życie wieczne, ten jest raz na zawsze bezpieczny. I Pismo mówi wyraźnie, uwierz Panu Jezusowi, a będziesz zbawiony. Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane ku usprawiedliwieniu. I to jest podstawa. Zaufanie, uwierzenie Panu Jezusowi, a On już wszystkiego w życiu dokona we właściwym czasie i miejscu, jeśli będziesz z Nim kroczył krok w krok. Mój plon jest lepszy niż złoto. Złoto wyborne. A moje wyniki lepsze niż doborowe srebro. Tu jest wyraźnie podkreślone, że zaczynamy się wysoko wznosić ponad ziemię. Czyli trwałe dobra już nas tutaj w tym kierunku przeniosły. Plon mądrości lepszy niż złoto, złoto wyborne i wyniki lepsze niż doborowe srebro. Chodzę ścieżką sprawiedliwości, drogami prawa, darząc
bogactwem tych, którzy mnie miłują i napełniając ich skarbce. Od razu przychodzi nam na myśl, że nasz skarb jest tam, gdzie jest nasze serce. I że skarbcie sobie skarby w niebie, a nie na ziemi. I to jest właśnie to, że jeśli właściwie kierujemy się tym wskazaniem z tego rozdziału, to będziemy mieli na myśli to, że nasza ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przemieni nasze ciała w postać podobną do uwielbionego ciała swego i weźmie nas do siebie, abyśmy gdzie On jest i my byli, bo tak obiecał. I tutaj od 22 wersetu mamy objawioną tajemnicę. Pan albo Jahwech miał mnie na początku drogi swojej. No jest to jak najbardziej właściwe, żeby to rozumieć, bo przecież Bóg bez mądrości nie stworzyłby niczego. Bez mądrości nie dałby przecież tutaj odpowiednim słowom tego kształtu. A gdy patrzymy na stworzenie, to widzimy, że mimo, że stworzenie dostało kilka ciosów z powodu naszych grzechów, najpierw z powodu upadku Adama i Ewy, potem z powodu potopu. I te ciosy nie kształciły całkowicie sytuację. Nawet ta harmonia w stworzeniu została całkowicie zaburzona. Choćby nawet ten bohater naszych czasów negatywny, czyli wirus, który nas dręczy, on powstał w wyniku tego upadku w grzech. Bóg go nie stworzył w 6 dniach stworzenia. Jest to urwany kod genetyczny. Jest to nawet coś, co biolodzy nie zaliczają do życia. I te wirusy, które stworzył Pan, mają swoją funkcję w organizmie. Na przykład regulują gospodarkę. Choćby takie hasło jak bakteriofagi. One mają bardzo ważne działanie, żeby utrzymać naszą równowagę w organizmie. Natomiast w wyniku upadku w grzech, a później w wyniku potopu, nagle okazało się, że ludziom trzeba było zmienić dietę. Wcześniej nie jedliśmy mięs. Nie było takiej potrzeby. Roślinny pokarm przed potopem w zupełności wystarczył. Potop zniszczył wiele różnych mechanizmów, które istniały jeszcze w Eden. I trzeba było uzupełnić te braki zwierzętami między innymi. I to powoduje oczywiście różnego rodzaju konsekwencje. Takie, że na świecie, który był doskonale stworzony przez Boga, zapanował między innymi głód. Co prawda jest procentowo coraz mniej głodnych na ziemi, ale ciągle są. Ciągle cierpią niedostatek. Ciągle widzimy, że ta nasza głupota wynikająca z grzechu jest zawsze dewastująca. I niszczy to, co dobra. I Pan miał mnie na początku drogi swojej. Jahwech miał mnie na początku drogi swojej. Ten fragment wyraźnie pokazuje przedwieczne istnienie Pana Jezusa. Przed swoimi dziełami. Przed wszystkimi czasy. Jestem od dawna, od wieczności. Od początku, zanim ziemia była. Czyli znowu pamiętamy, że na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. A tutaj jest wspomniane od początku, zanim ziemia była. Czyli to też jest ten czas, albo inaczej słowo czas nie jest właściwe. Jest to taki moment przed czasem,
zanim ziemia była. Gdy jeszcze nie było głębin, już byłam. Gdy jeszcze nie było źródeł obfitujących w wody, zanim góry były założone i powstały wzgórza, już byłam. To pokazuje nam tą tajemnicę, że Syn Boży jest odwieczny. Bo Pan Jezus jako odwieczny Syn Boży istniał zawsze, gdy istniał Ojciec. Ojciec bez Syna nie byłby Ojcem. I dlatego w Słowie Bożym wielokrotnie mamy to pokazane. Mam jeszcze Syna umiłowanego. Uszanują Syna mego. Przed zesłaniem na świat Pan Jezus już był Synem. Przy powieści Salomona 30 rozdział mówią, czy znasz imię Jego, czy znasz imię Jego Syna? W psalmie 2 jest powiedziane, ucałujcie Syna. Czyli Jezus jest odwiecznym Synem Bożym, od zawsze był Synem, bo zresztą kto nie ma Syna, nie ma i Ojca. To jest oczywista sprawa, że Syn Boży jest odwieczny. I gdy jeszcze nie uczynił ziemi i pól i pierwszych brył gleby, gdy budował niebiosa, byłam tam, gdy odmierzał krąg nad powierzchnią toni. To jest bardzo ciekawe, bo przez wieki ludzie twierdzili, że ziemia jest płaska. A nawet ci, którzy podawali się za naukowców, tak twierdzili. A tu jest wyraźnie powiedziane, że ona jest okrągła. Odmierzał krąg nad powierzchnią toni. To jest tylko i wyłącznie możliwe na takim kształcie kulistym ziemi. Gdy w górze utwierdzał obłoki i wyprowadzał z toni potężne źródła, to także jest niesamowite, że tutaj jest odwołanie do tego faktu. Nasza Ziemia jako planeta różni się od wszystkiego dookoła. Ludzie szukają w przestworzach czegoś podobnego do Ziemi i nawet jak znajdą coś, to mają tam jakieś takie prymitywne punkty, które ma spełniać tamta planeta podobna, potencjalnie podobna do Ziemi. Tych punktów jest od 5 do kilkunastu. Im bardziej w szczegóły się wchodzi, tym trudniej znaleźć taką kandydatkę na drugą Ziemię. Jednym z tych wspaniałych punktów jest to, że właśnie Bóg zawiesił obłoki w odpowiedniej odległości od naszej Ziemi, i one chronią nas przed niszczącymi promieniami słońca. Gdy tych obłoków by nie było, gdyby nie było tego wspaniałego takiego efektu odbijania tych szkodliwych promieni, nie byłoby możliwe nic, co my znamy jako życie biologiczne. Wszystko byłoby zniszczone. Prędzej czy później uległoby uszkodzeniu. Czasami sami robimy sobie krzywdę, gdy zbyt długo siedzimy na słońcu, bo oczywiście te chmury nie filtrują w 100%, gdyż te promienie mają i pozytywne, i negatywne konsekwencje, więc nie można ich całkowicie odizolować, bo to z kolei zadziałałoby w drugą stronę, negatywnie. Ale to właśnie jest taki regulator. I one już zostały przez Boga w odpowiedniej wysokości umieszczone i regulują bardzo dużo ważnych funkcji. Gdy morzu wyznaczał granice, wszyscy nas straszą, że będzie efekt cieplarniany i że zaleje nas wszystkich, bo zmienia się pogoda. Ale tu jest wyraźnie powiedziane, że Bóg wyznaczył granice morzu, aby wody nie przekraczały jego rozkazu, gdy kładł podwaliny ziemi. Ten mechanizm jest bardzo ciekawy, bo wszystkie
Znane mi substancje mają to do siebie, że im cieplej, tym jest większa objętość. Zamienia się to w gaz, jak podgrzejemy. Jak ochłodzimy, staje się to bardziej i bardziej i bardziej skoncentrowane. I potem jest jeszcze mocniej skoncentrowane. Ale woda, która jest składową główną wszystkich wód i mórz, ma jedną ciekawą cechę, która jest bardzo ciekawa. Dlatego, że faktycznie im zimniej ona zajmuje mniej miejsca, im cieplej zajmuje więcej miejsca. Ale w tym punkcie takim pomiędzy lodem a wodą jest tak zwana anomalia, która powoduje, że gdy roztapia się lód, to on w okolicach 0 stopni przez chwilę ma objętość mniejszą. Czyli rozpuszczające się lodowce tak naprawdę po rozpuszczeniu zajmują troszkę mniej objętości niż przed rozpuszczeniem. Potem powyżej około 4 stopni, z tego co pamiętam, ten proces wraca do tego, co jest typowe dla innych składników przyrody. To jest jedna z takich właśnie granic, że rozpuszczające się wody, gdy lodowiec i tak płynie już po tym oceanie, gdy on się rozpuszcza, to i tak nie zajmuje więcej, znacznie więcej tego. Choć oczywiście, jeżeli patrzymy na to, że człowiek dewastuje ziemię, to potrafimy dużo naszkodzić przez nasz grzech, o czym nieraz już dzisiaj mówiliśmy. Ja byłam u jego boku mistrzynią. Byłam jego rozkoszą dzień w dzień i grając przed nim przez cały czas. I grając na okręgu jego ziemi. I tutaj jest ta wspaniała rzecz. Rozkoszując się synami ludzkimi. Czy jesteśmy tego świadomi, że w przedwiecznej wieczności Pan Jezus się Tobą rozkoszował? On Ciebie widział i jest powiedziane, każdy otrzyma pochwałę od Boga, gdy staniemy przed tronem Bożym. Każdy otrzyma pochwałę od Boga. On ma dla Ciebie pochwałę i cieszył się Tobą już przed wiecznej wieczności. Rozkoszował się Tobą. Przecież to jest cudowne. Każda rzecz, którą robimy, mamy robić z duszy, jako dla Pana, a nie dla ludzi. I Bóg się rozkoszował, Pan Jezus Chrystus, Syn Boży, mądrość, rozkoszował się synami ludzkimi. On widział te Twoje wszystkie troski. I widział, jak te wszystkie trudności rozwiązujesz z Nim. Że jak stoisz na roztrożu dróg, to nie radzisz się wątroby, nie rzucasz strzałami, jak o jednym królu jest powiedziane, którą drogą ma iść, tylko zwracasz się do Pana Jezusa i pytasz Jego o radę. On się tym rozkoszował. On to widział. To jest to, o czym Izajasz mówi, że z głębi duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. On widział tych braci, w gronie których będzie wyznawał wspaniałe rzeczy. Otóż teraz słuchajcie mnie, synowie. Błogosławieni ci, którzy się trzymają moich dróg. Słuchajcie przestrogi, abyście byli mądrzy, a nie odrzucajcie jej. Błogosławiony człowiek, który mnie słucha, czuwając dzień w dzień u moich drzwi, strzegąc progów moich bram. Miejmy to właśnie na myśli. Rano wstajemy i chcesz mieć błogosławieństwo od Pana? Chcesz. Tu jest powiedziane, że błogosławiony ten, który mnie słucha. Nadstaw ucha. Co mówi Pan Jezus?
czuwając dzień w dzień, czyli to nie jest tylko w niedzielę, to nie jest tylko w Dzień Pański, ale to jest każdy dzień w dzień u moich drzwi, strzegąc progów moich bram. Takie zachowanie w przypadku ludzi grzesznych jest czasami wyśmiewane. U nas na przykład w pracy był taki człowiek, który po prostu wiedział, kto jest szefem. Jeszcze dobrze nie przyszedł do pracy ten szef, a on już był koło jego gabinetu. Zawsze był tuż u jego drzwi. Wychodził. Mówiliśmy o takim człowieku brzydko. Lizus. Dlaczego? Dlatego, że się podlizywał człowiekowi grzesznemu, który jest na jakimś tam stanowisku, po to, żeby zrobić na nim wrażenie. Natomiast w naszym przypadku to nie będzie lizusostwo, bo Pan Jezus na to zasługuje. Pan Jezus jest godny tego, żebyśmy faktycznie każdego dnia, dzień w dzień czuwali u Jego drzwi, strzegąc progów Jego bram. On jest tym, który jest mądrością i tym, który ma trwałe dobra i powodzenie. Kto mnie znalazł, znalazł życie. To jest właśnie to, co Słowo Boże mówi wyraźnie. Masz Jezusa, masz li życie, jedna z pieśni mówi. Ale to są słowa apostołów, że jeśli masz Syna, masz życie. I zyskał łaskę u Pana. Dokładnie, łaskę. Z łaski jesteśmy zbawieni. Łaską jesteśmy zbawieni. Przez wiarę, i to nie z was, jest to dar Boży. Nie z uczynków, aby się ktoś nie chwalił tymi uczynkami. Lecz kto mnie pomija, zadaje gwałt własnej duszy. To jest właśnie to, że niektórzy próbują ludzką mądrość realizować i z pominięciem Jezusa. Cała nauka świecka, to ona jest właśnie, to się ładnie nazywa, sekularna. Czyli chodzi o to, że badamy zjawiska przyrody przy założeniu, jak gdyby Bóg nie istniał. To jest wyraźnie powiedziane. Jest to po prostu filozofia materialistyczna. Ślepy materializm. Kto mnie pomija? To jest właśnie sedno różnicy między tym, co jest prawdą, mądrością rzeczywistą, a fałszywą, tak zwaną mądrością tego świata. Mądrość tego świata ogląda choćby nawet prostą rzecz. Teraz mieliśmy okazję się przygotowywać do jakiegoś przedmiotu z fizyki chyba. Jest tam choćby prawo przyciągania. I ślepa nauka mówi, że jak bierzesz przedmiot, rzucisz, spadnie. On ma przyspieszenie 9-8 metra na sekundę do kwadratu i tak dalej, i tak dalej. I że jest to prawo fizyczne i zasadniczo prawie prawda. Ale my z listu do Hebrajczyków wiemy, że to Pan Jezus wszystko podtrzymuje słowem swojej mocy. I te prawa tylko i wyłącznie próbują opisać, w jaki sposób On wszystko podtrzymuje słowem swojej mocy. I jeżeli zastosujemy ślepy materializm, tak jak się to naszych dzieci uczy w szkole, to dochodzi do kompletnych paranoi. Bo na przykład, gdy czytamy, że Bóg powstrzymywał słońce na nieomal cały dzień, aby nie zaszło, to patrząc na to materialistycznie od razu widzimy, jak to wszystko frunie, bo jest zasada bezwładności. Wszystkie elementy, jak się zatrzymało słońce, muszą wyrwać się z wszystkich fundamentów i frunąć, i zabijać wszystkich. Ale to jest ślepy materializm.
Prawda jest taka, Pan Jezus wszystko podtrzymuje słowem swojej mocy i w dowolnym momencie może zatrzymać słońce, w dowolnym momencie może je przesunąć gdzie chce i w dowolnym momencie zgodnie ze swoimi wyborami kieruje tym, co się dzieje, tak żeby komuś się nie stała krzywda, albo odwrotnie, żeby trzęsienie ziemi było potężne, tak potężne, jak czytamy w objawieniu, jakiego nie było od początku świata. I takie też rzeczy będą jak centnarowy grad spadający na ziemię. Materialist powie, no jak centnarowy grad, nie ma przyrodniczych warunków, żeby taki grad spadł. Będzie. Spadające gwiazdy? Będą. Bo to Jezus podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy i to tylko Jego decyzja powoduje, że coś się wyrywa z orbity albo coś w tej orbicie dalej trwa. Kto pomija Pana Jezusa, zadaje gwałt własnej duszy. Wszyscy, którzy mnie nienawidzą, miłują śmierć. Często słyszymy o tym, że żyjemy w tak zwanej kulturze śmierci. I to jest właśnie to, że ludzie pomijający Pana Jezusa żyją w umiłowaniu śmierci. Nienawidzą Pana Jezusa i umiłowali zagładę. Ratujcie się spośród tego złego i przewrotnego rodu, wszyscy, którzy jesteście jeszcze jego częścią. A my, jako zbawieni, miejmy na uwadze to, że od tych, którzy miłują śmierć, nie możemy uzyskać dobrych wskazówek. Dobre wskazówki są tylko u Pana Jezusa. Mądrość, cześć, wywyższa.
Tobą sławiony Jezu. Cierniową koronę włożoną na skronie Jezusa naszego Wybawcy. Był bity, męczony, od ludzi zelżony, od Boga swego opuszczony. To jest moja wina, co Pana skłoniła, zbawiła. Swą miłość nam dałeś, dlatego cierpiałeś, zbawienie grzesznikom przyniosłeś. Niech brzmi uwielbienie, cześć i wywyższenie. Niech będzie Ci, Panie, na wieki. Boże, Ciebie wyznajemy, cześć i chwałę oddajemy, uwielbiamy wielkość Twą. Siedzi Syn Twój wywyższony, On jest Panem wszystkich nas. Panie, Tyś ciągu uwieńczony, w chwale Ojca wysławiony, nam zaś dany Święty Duch. On prowadzi do wieczności, do cudownej wspaniałości, gdzie królujesz, Panie nasz. Tobie, Jezu, cześć i chwała po wsze czasy będzie brzmiała, nieprzerwanie z naszych serc, teraz jeszcze tu w słabości, lecz niedługo we wieczności. Godzien jesteś przyjąć cześć. O Jezu nasz Baranku cny, za grzechy nasze byłeś Ty od ziemi podwyższony. Poszedłeś
Zbadać może i dogłębnie
pomagać tym, kto wie, jakim jesteś Boże i kto wniknie w myśli Twe. Tak godzie naś chwały Ty, Boga temu, kto Cię czci, Boga temu, kto Cię czci. Dzięki Ojcze Twej miłości, łasce Twej i mocy wraz, żeś w Jezusie z grzechu ścieżki tak do siebie zbliżył nas. My grzesznicy wykupieni, Abba Ojcem Ciebie zwiemy, nam świadectwo Duch Twój dał, żeś się dla nas Ojcem stał. Och, przekleństwem obciążeni, leżeliśmy w grzechu ćmie, w krwi Chrystusa uwolnienie dla nas łaski stało się. W Synu odkupienie mamy, życie wieczne posiadamy, Abba Ojcze, za to my cześć i chwałę wznosim Ci. Co ma
strumieniem w trosce i niedoli. Od Ciebie spływa szczodrze, tak, gdy nam odmawiasz czegoś Ty, to w tym ukryty cel Twój tkwi. I choćby wszystko się zmieniło, świat nie da nam spoczynku, nie. Tyś tylko pełnią błogosławieństw. Czyż można z czymś porównać Cię? Bogactwem naszym stałeś się, na wieki posiadamy Cię. Panie, Ciebie otaczamy, Twą śmierć kosztowną ogłaszamy, zwiastuje Twoją miłość nam. Życie wieczne i zbawienie od wiecznej śmierci uwolnienie. Przeniosłeś światłość wieczną nas. Ty dałeś za nas tu krew swą na krzyża pniu, wierny Zbawco, dziękuję Ci. Niech serca brzmi na wieki wieczne chwała Ci. To przez śmierć swą sprawiłeś cud, kupiłeś krwią dla Boga lud. Niech Jezu brzmi dziś wiecznej chwały pieśń, boś godzien Ty, godzien jesteś Ty. Tyś Jezu sam, przez miłość Twą życie dał nam, ach, serca drżą. Godzieneś Ty, godzieneś Ty, godzien, godzieneś Ty, godzien. Ach, Jezu nasz, godzieneś Ty.
to przez śmierć swą sprawiłeś cud, kupiłeś krwią dla Boga lud. Niech Jezu brzmi dziś wiecznej chwały pieśń, boś godzien Ty, godzien jesteś Ty, Tyś Jezusa przez miłość Twą życie dał nam, ach, serca drżą, godzieneś Ty. Godzieneś Ty, godzien, godzieneś Ty, godzien. Ach, Jezu nasz, godzieneś Ty, godzieneś Ty, godzieneś, godzieneś, godzieneś Ty. Godzieneś Ty, godzieneś Ty. Przezwyciężyłeś, Panie, moc wroga, drwin i trwóg. Zbawienie znaleźliśmy i z nami jest nasz Bóg.
Więc widzę łaskę, widzę Jezu ciał, wysławiam Cię, wysławiam Cię. Spełniłeś dzieło
krwią własną i tam zawsze zastępujesz nas. Aż stamtąd przyjdziesz znów po swą oblubienicę, by uczcić ją po wieczny czas. Wiecznie bądźże uwielbiony, boś ze śmierci zbawił nas. W Bogu Ojcu posiadamy teraz i na wieczny czas. Wielka to sprawiła łaska, słowo Twe nas szczęścia on tam zostawił w niebie tron. Bożą chwałą i radością zajaśnia mu życie Twe, gdy z cierpienia swe zakończył i spełniłeś dzieło swe.
cieniu krzyża brzemię swoje, o wędrowcze złóż. Skończ wędrówki niepokoje, spocznij już. Gdy cię wina twoja trwoży, spójrz z ufnością wzwyż. Na ten znak miłości Bożej spójrz na krzyż. Jezus dał w ofierze siebie, by cię zwolnić z win. Ach, jak bardzo kochał ciebie Boży Syn. Wszystkie grzechy swoje mnogie pod krzyż ufnie złóż. Tam otrzymasz pokój z Bogiem, spoczniesz już. Tam wędrówki koniec twojej, jasny cel twych dróg. Tam tęsknotę twą ukoi wieczny Bóg. Jezus ludziom dał nadzieję, spracowanym i zmęczonym, a odpocznienie, że istnieje dla grzechami obciążonych. Jest dla bliskich i dalekich błogi pokój obiecany i trwa.
Dać go może Pan nad Pany. Jezus zmarł na drzewie krzyża, z jego ran ten pokój płynie. I kto wiarą do się zbliża, ten na wieki już nie zginie. Duszo w jego wierz zasługi i zaufaj jemu szczerze. On zapłacił twoje długi, bo za ciebie zmarł w ofierze. Pokój z Bogiem, pokój błogi i dla duszy odpocznienie da ci wtedy Jezus drogi, wieczne tobie da zbawienie.
Jak wielkim zbawcą, Panie Tyś, któż tu zgruntować może dziś, ma grzesznik odpocznienie. Jak bezdeń miłosierdzie Twe pochłania już zmartwienia wsze, boś sprawił wykupienie. Tak Ty, Jezu, życie dałeś, grzech zmazałeś tą ofiarą, by nas mieć na wieczność całą. Pokoju Książę wierny, cny, tęskniłeś za zbawieniem Ty dla grzesznych, co zgubieni. Na krzyżu Twa płynęła krew, Baranku Boży wznosim śpiew, że myśmy odkupieni. Dzieci Boże i dziedzice przez śmierć swoją, a przed tronem dasz zwycięstwa nam koronę. Gdyś spełnił wielkie dzieło swe, uwielbił Ojciec chwałą Cię, tą, którą śmiał u Niego.
Żyjesz Ty, zwycięzco mój, któż Twą sławę głosić może? Jezu, nie ma na mnie win, boś me grzechy w grobie złożył. Żyjesz Ty, nie umrę ja, sądem mym śmierć była Twa. Żyjesz Ty, by dla mnie żyć, nie opuścisz mnie na wieki. Mnie nabyłeś, aby skryć władcę swej miłości wielkiej. Choć podnosi głowę wróg, żyjesz Ty, wybawiasz trwóg. Żyjesz uwieńczony czcią, Tyś niebiosa objął sobą. Ach, tęsknotę ukój mą, abym już był w chwale z Tobą. Gdy oblicze ujrzę Twe, me pragnienia spełnią się. Sercem i ustami swymi śpiewajmy Boga, który czyni tak wielkie rzeczy dzieciom swym. Ach, dowody Twej miłości zachętą są nam w obfitości, by Cię wysławiać śpiewem tym. Cierpliwie nosisz nas, odpuszczasz winy wraz, bo się stawia na tronie Twym za nas Twój Syn, kapłanem będąc najwyższym. Dobroć Twoją wywyższamy, dziecięcą wdzięczność w sercu mamy za wielkie dla nas dzieło Twe. Niestrudzony wciąż w litości, pokoju pełna w łaskawości.
twarz swy. O chwałę, sławę, czci przyjmą od nas wszystkich Ty, przez Jezusa w swej świątyni, jak szczęśliwy, dla kogo Ojcem jesteś Ty. Cokolwiek mam, wszystko sam Bóg mi dał, gdyż dzieckiem Bożym jam się w Tobie stał. O Panie Jezu, jak cieszę się, że zbłąkanego szukałeś mnie. Zbawco, jakże mam wielbić Cię. Zbawco, jakże mam wielbić Cię. Me serce woła, wieczno Ci chwała, że z łaski swej tak miłujesz mnie. Daremny byłby żal mój i mezy, gdybyś grzesznego mnie nie zbawił Ty. Serce radośnie ku Tobie lgnie, że zgubionego znalazłeś mnie. Zbawco, jakże mam wielbić Cię. Zbawco, jakże mam wielbić Cię.
serce wpadł, bo wyciągnąłeś ku mnie dłoń swą. Odtąd się stałem własnością Twą. Zbawco, jakże mam wielbić Cię. Zbawco, jakże mam wielbić Cię. Ma serce bała, wieczno Ci chwała, że z łaski swej tak miłujesz mnie. Godzien jest Jezu, dziękczynień i chwał, żeś mi żywota drogę poznać dał. Na wieki wieków czcić będę Cię, gdy w dom ojcowski wprowadzisz mnie. Zbawco, jakże mam wielbić Cię. Zbawco, jakże mam wielbić Cię. Ma serce bała, wieczna Ci chwała, że z łaski swej tak miłujesz mnie. Dziękczynną i radosną serca pieśń. Do Boga w duchu się podnieśmy, co pełen łaskawości ku nam jest. I patrzy, słucha nas miłość.
Co nam za udział w nim łaskawym dam. Niech serc pełności wdzięczny śpiew mu brzmi. On godzien od nas nieustannej czci. Thank you.
Boga jesteś uwieńczony.
kapłanem ich oblicze Twe. Również zwraca się teraz na Twych wszystkich, którzy sławią Cię. Twa wierna miłość, ofiara Twa, pokój nam przyniosła w tym świecie zło. Już powstań z tronu, Wybawco nasz, własność waść kupioną, co w nagrodę masz. Ona jest Twą, więc zawezwij ją do mieszkania Ojca. Prowadź sobą ją u Twej prawicy, nie spotka nas smutek ani trud.
strzeże nas. Cóż trudnego jest dla Cię? Nic za wielkie, nic za mdłe. I gdziekolwiek nas tu stawiasz, tam swą miłość nam objawiasz. Wzmacniasz,
Thank you.
Boże, któryś jest miłością, wzwyż do Ciebie pieśni mkną, bo to zyskiem i radością jest opiewać dobroć Twą. Z łaski swej Tyś nam otworzył drogę do tam nadzieje żywe dążą.
Grzesznych tu w nim.
już serce Twe zrozumie, kto wznieść Twą miłość umie, jeśli nie dzieci Twe. Nie Wspaniałości Twe.
pragnieje świat ojczyzną mą, choć wabi życia mój. Tam w górze, gdzie się gwiazdy śnią, jest mój ojczysty kraj. Tam w górze, gdzie się gwiazdy śnią, jest mój ojczysty kraj. Wznoszę wzrok, tęskny wzrok do niebieskich swych, gdzie odkupionych wiele jest przez Zbawcy świętą krew. Tu częsty bój i skwarne dni zburzyły życia wdzięk. Wdzięk świata wciąż wyciska mi żałosny z piersi jęk. Wdzięk świata wciąż wyciska mi żałosny z piersi jęk. Wkrótce już skończy się doświadczenia czas. Już wnet wejdziemy w górny dom, gdy stąd Pan weźmie nas. Nie chwycił jeszcze żaden słuch, nie dostrzegł ludzki wzrok. Nie boją śmiertelnika duch, co swym zgotował Bóg. Lecz nam objawił święty duch, co swym zgotował.
Jezus, lekarz nad lekarza, wszystkich leczył, co doń szli. Wszystkim zdrowie dawał w darze i cofnością doń i ty. Kogo dłoń dotknęła jego i upewnił słowem swym, ten uzdrowion wnet przez niego krok kierował swój za nim. Chrystus Pan leczy sam, póki łaska jego trwa. Leczy on, wszystkim chorym zdrowie da. Brak spokoju ci i siły, wiary i nadziei brak. Ach, to grzechy osłabiły duszę twą i ciało tak. Wiedz, że każdy grzech uśmierca, ale żyje Chrystus Pan. Przyjmij go do swego serca i czerp życie z jego ran. Chrystus Pan leczy sam, póki łaska jego trwa. Leczy on, wszystkim chorym zdrowie da. Choć głębokie to są rany, które grzech zadaje ci, masz w Jezusie lek podany, uwierz, będziesz zdrów i ty. Jego pieczy powierz śmiało, wszystko o co troskę masz. Ducha, duszę swą i ciało pod Chrystusa oddaj straż. Chrystus Pan leczy sam, póki łaska jego trwa. Leczy on, wszystkim chorym zdrowie da. I nie tylko, że ukoi lekarz ten cierpienia twe, wszystkie